wypadzie na rybki nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6:09, sobota, 3 czerwiec 2023 i w ten czerwcowy już dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody, czyli nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać w moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Pierwsza taka płoć na wejście, ale cieszy, na takiego wielkiego cukiereczka, ale czekamy na jakiegoś karpika, amura. Nie inaczej, nie inaczej. Jest i pierwszy karpik z dzisiejszego wypadu, nieduży, ale fajny. Fajny, drodzy Państwo, więc go wypuszczamy i wędkujemy dalej. Baja. Mamy drugiego maluszka, ale czekamy na te większe byczki, aż wejdą w ten sobotni dzionek na tym łowisku. No ale czy się doczekam, zobaczymy. Więc łowimy to, co bierze i jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy Państwo, bajecznie. Mamy wreszcie większego pełnołuskiego i pięknie, pięknie, więcej takich i będzie pięknie. I mamy w końcu pięknego amura. Piękny, piękny. Więc go zważę i szybko wypuszczam. Bez ładny grubasek. Śliczna ryba. Pół kilo na sztyce. I mamy 4 kilo. 4300. Więc wracamy mu wolność. Piękny. Baja. Odpływaj. Pój po kość dorosłego byku. Taką ładną płoć. Zobaczcie, ładna. Więc wracamy jej wolność. Niech sobie rośnie, płynie. Ok. Oczywiście czas na śniadanko. Nie inaczej. Będzie pomidorek. Ogóreczek zaraz. Oraz damy sałatę, tak aby kanapki były smaczne. Nie inaczej, dosłownie, mają być smaczne. Stało brać, ale po godzinie taki nieduży kroczek, no ale mam nadzieję, że jeszcze wejdą i będzie pięknie na dzisiejszym wędkowaniu na rybkach. I mamy takiego niedużego, gołego karpika, więc zwracamy mu wolność, nie inaczej. Kolejny maluszek,
No małe te karpiki dzisiaj biorą, ale zawsze jakiś ruch w wodzie jest i to jest najważniejsze. Więc baja. I wędkujemy dalej. Mam kolejną fajną płotkę. Zobaczcie sami, jaka fajna. Więc rybkę wypuszczamy. I tak mówię, dużo leszczy teraz łowię, ale takie drobne, do 30 cm te leszczyki. No i teraz płotka, no ale karpie na razie nie biorą. No i zobaczymy. Jedna wędka łowi, powiem wam, jedna wędka łowi, a druga stoi za większym zwierzem i nic. Na jedną wędkę przeważnie wędkuję, wyciągam jakieś rybki, a praktycznie w ogóle na tą ani jednej ryby na prawą nie złowiłem, tylko lewa cały czas mi łowi jakieś drobne rybki teraz ostatnio. I zobaczcie sami, jakieś pociągnięcia są i ta jedna łowi. Zobaczcie, zaraz będzie branie. W końcu jest taki fajny, pełnołuski, po tych leszczach drobnych i płotkach. Więc wracamy mu wolność i czekamy na większe i więcej. Pomału wypuszczecie byku. Na drugiej tam jakieś podciągnięcie, ale mówię tak, jedna wędka tylko łowi. Mamy jazika. Zwróćcie uwagę, drodzy państwo, jazik. Więc wracamy mu wolność. Nie inaczej. Baja. Oczywiście zważymy rybkę. Ile mamy? 5 kilo. 5,740. Piękna piąteczka. Piękny. Dał mi popalić na federa. Już się wypuszczę. Więc taka piąteczka, ale dał popalić na federa niewielki haczyk. Piąteczka, ponad 5 kilo. Piękny płyń, byku. Płyń, baja. Czyli taki leszczyk, więc wraca baja. Taki nieduży szczurek, więc wracamy mu wolność. Więc niespodziewany telefon z domu. Muszę kończyć ten dzisiejszy wypad, więc zawijam się na Kielce. Więc leciałem, jak pokazałem na filmie. I tak to spędzony czas nad wodą. Więc dziękuję wszystkim za lajki, że jesteście wciąż ze mną na dobre i złe. I jadę na Kielce. Naprawdę. Cześć.